wzrokowcami, którzy są spostrzegawczy. No to nie wiem, pierwsze to jest brzegu. Od nowa, nic się nie nagrało. Ja w ogóle nie zrobiłem make-upu. Mój Boże, zapomniałem. Ha, będę ładniejszy. Nie, nie mam make-upu. Tak. Nie, tak, to pozycja zamknięta. Tak. To jest, nie, muszę. Ale możesz się zamknąć. Muszę się otworzyć. No i. Słuchaj, czy ty dzisiaj podczas tego wywiadu będziesz Cybermarianem, czy będziesz, dajmy na to, Leszkiem? Nie wiem, czy trafiłem w imię. Leszkiem. Nie, no blisko. Jedna litera się zgadza. Jedna litera, ale pierwsza, czy któraś z późniejszych? A nie, fajnie. Nie, właśnie, kim będę? Trudno czasem to... wychodzisz z roli, czy...? Właśnie, ostatnio trudno stwierdzić, czy to jestem ja, czy to jest Marian. Jest taki troszeczkę miszmasz. Dlatego, że masz go dosyć, czy dlatego, że on przejmuje już coraz więcej warstw? Właśnie trudno stwierdzić, ale się domiesza ostatnio. Tak? Tak. Na przykład? No właśnie nie wiem, co jest Marianem, a czy czym jestem. A, okej. Okay. Muszę na kozetkę chyba iść już. Ten etap jest już. W sumie ten wywiad mógł być taki, że wiesz, ty kozetka by była i on sobie tak leżał. W ogóle mieliśmy taki pomysł, żeby ten wywiad był, nie wiem, z torbą na głowie, z narysowaną Marianem na przykład. Żeby to była jakakolwiek inna rola, nie? W sensie, żebyś grał jakąkolwiek inną postać. Ale nie wiem, czy... Żebyś coś innego się chcielił, tak? No, na przykład. A może byś na przykład teraz zdjął okulary, nie? Nie, nie zdejmę, nie mogę. Ile pieniędzy musiałbyś zapłacić firma z zewnątrz, żebyś zdjął okulary i zdjął perukę? No wiesz, nie, to nie byłoby sensu, troszkę by prysło, jak mi się wydaje. Ale co, gdybyś zdjął okulary w którymś filmie i powiedział, że ja, ale, to ja i tak dalej, to myślisz, że twoje, nie wiem, zyski byłyby mniejsze? Nie, wiesz, to też nie można za bardzo popaść w taką schizę, no bo są filmiki, w których nie widać normalnie. I też ludzie robili print screeny i rozsyłali po sieci, więc to nie o to chodzi, że ktoś mnie tam, wiesz, raz na jakiś czas zobaczy. Gdybym normalnie, systematycznie pokazywał się jako ja, to wtedy... Okej, okay. A tak to jak raz na jakiś czas, to nie można też, wiesz, schizować. A właśnie, bo był taki przypadek, w którym no, twoi koledzy po fachu, których wystąpiłeś gościnnie, abstrahuję. Tak. Ty zawsze jak zdejmujesz okulary w swoich filmach, to zdejmujesz, robisz to tuż poza kadrem, albo tak, trolujesz tak. Tych widzów, albo zdejmujesz, okazuje się, że tam jest jakiś ten samochód Chucka Norrisa i tak dalej, tak? A tutaj chłopaki, no, mogli urwać ten kawałeczek, kiedy zdejmujesz okulary. Tak, co prawda... A jednak on tam jest i ludzie tam, widzieliśmy Mariana. To był chyba pierwszy taki przypadek, nie? Nie, było jeszcze wcześniej. Ja już nie wiem, jakie są powiązania, czy mogę mówić nazwę, czy nie. Wyciętych. Mhm. W wirtualnej Polsce. Tak było, tak? Że pokazali? Było przez chwilę. Ja tam zrobiłem zeza. No właśnie, no jak zdejmę okulary, to jestem taki niby ja, ale jeszcze nie ja do końca. Mhm. Bo to jeszcze wąs zmienia i peruka zmienia, więc... Ale wkurzyłeś się, że zostawili jednak ten kawałeczek? Jak zobaczyłeś, że kurde, mogliśmy właśnie wyciąć, nie uzgadniali tego ze mną. Ale właśnie tak niby się troszkę wkurzyłem, ale niby nie, że też był taki troszeczkę wentyl, który wyleciał ze mnie, w sensie takie powietrze, o no zobaczcie sobie przez chwilkę, jak ja wyglądam, tak mniej więcej. Cofnijmy się do czasów przedmarianowych. Jak zakładałeś kanał, to musiałeś mieć świadomość, że twoi znajomi wcześniejsi będą wiedzieli, kim jesteś i uzgadniałeś z nimi jakoś, że zamknijcie się, nie chcieli nie mówić, kim ja jestem? Nie, czy... no bez przesady, no właśnie, nie można popaść w jakąś schizę, no. Znaczy, moi znajomi byli pierwszymi recenzentami. Na początku, więc oni wiedzieli wszystko, nie rozumieli. Tak, właśnie bo najlepsze, jak puszczałem ten pierwszy filmik znajomym, czyli ten Bobiczek, pierwszy filmik na moim kanale, zawsze ta sama reakcja. Taka cisza. I cisza. Ale Bobiczek ma tam ćwierć miliona, tak? A no już nie pamiętam, ile ma wyświetleń. 10 tysięcy chyba z hakiem, tak? Tak, tak. No ale chwyciło dopiero przy Megamixach, tak. Tak, bo to dwa pierwsze te dyski to były takie średnio przyjęte przez publiczność. Też publiczności wtedy nie było, tak naprawdę. A to od razu liczyłeś na to, że będzie jakaś publiczność? Czy jakby chciałeś się wybić na YouTubie z automatu? No, chciałem po cichu zrobić taki viral troszeczkę. I właśnie jeden komentarz, który zapamiętałem na początku, to był taki denny viral. Czy ktoś wyczuł, że to było specjalnie robione, żeby się rozeszło? A miałeś taki moment zniechęcenia, że już chciałeś przestać to robić dlatego, że Bobiczek ci nie wszedł na przykład? No było takie rozczarowanie troszeczkę na początku, bo potem zrobiłem też drugi. Też w takich klimatach abstrakcyjnych, porypanych i też się nie przyjęło. I troszeczkę gdzieś tam może osiadłem. Mhm. To zawsze odradzam początkującym, że nie można się poddać, trzeba robić dalej. Mhm.
taka sytuacja, w której już teraz jesteś już nad tym wszystkim i w zasadzie teraz możesz nagrać jakikolwiek film, on będzie miał tych zwierzę tych 180 tysięcy. Czy ona rozpieszcza w tę dobrą stronę, czy w tę złą stronę? W sensie ona otwiera cię kreatywnie, czy raczej już wiesz, tak, że na początku już mam tak... Czy ty rozleniwiłeś się teraz? Nie, właśnie się nie rozleniwiłem. Wręcz przeciwnie, bo ja sobie podnoszę poprzeczkę cały czas. Tak mi się wydaje i widzę, że jest coraz więcej roboty. Więc to nie jest takie rozpieszczenie, tylko jeszcze bardziej... Jakby wymagania wzrastają. Wiadomo, jak są jakieś większe produkcje, no to wtedy kolegów operatorów zapraszam. Działamy razem. Jakiś kaskader się trafi czasem. Więc tak. Erotyczne. Zabawki do łóżka są po to, by urozmaicić nasze życie. Zabawki do łóżka są po to, by urozmaicić... Z jednej strony ukrywasz swoją tożsamość, dbasz tak. o swoją prywatność i nikt nie wie, jak się nazywasz, nikt nie wie o twojej rodzinie, czy wiedzą, że jest jakaś tam, ale nikt nie wie, nie zna personaliów. A z drugiej strony jednak nie boisz się wychodzić z tak poważnymi tematami, jak na przykład wspominanie o twojej chorobie, co jakby robisz tak. i mówisz o tym. Nie boisz się, że jednak to jest wychodzenie zbyt daleko ze swoją prywatnością i że jesteś identyfikowalny dzięki temu? Nie, dlaczego? Jeżeli mogę tym jakoś pomóc swoją historią, to czemu nie? Pamiętam, jak robiłem taki specjalny film kiedyś. To był Międzynarodowy Dzień Raka chyba. Jeszcze nikt nie wiedział o tej mojej chorobie. I gdzieś tam w komentarzach się pojawiały jakieś hejty, że ojejku, próbuję się wybić na takim temacie, nic o tym nie wiesz. Trzeba coś o tym wiedzieć, żeby o tym mówić. No i wtedy pamiętam, że nie wytrzymałem, gdzieś tam skomentowałem. Mhm. Że wiem, co mówię, no bo 7 lat walczyłem z nowotworem. No i oczywiście, jak się ujawniłem z tą chorobą, no to też oczywiście były hejty, nie? Że ojejku, co to za moda i tak dalej, żeby się wybijać na takich tematach. Więc ludzie zawsze będą gadać, więc to nie ma co. A czy był taki wręcz odwrotny feedback, że ludzie pisali, że bardzo pomogłeś? Tak, oczywiście. Moim zdaniem zawsze więcej jest tych pozytywnych niż tych negatywnych opinii. Tak sobie wyrobiłeś markę, tak? W sensie... Markę. Dałoby się... Czy dałoby się zniszczyć te bo dalej będę to nazywał marką, bo to de facto jest, jeśli na tym zarabiasz, to jest marka, tak? Ty i parę innych osób, tak? Czy dałoby się zniszczyć taką markę jednym filmem, czy jakimś nieprzemyślanym ruchem, czy coś byś naprawdę spieprzył i zrobił coś nieprzemyślanego? To jest dobre pytanie, bo czasami zdarzało się na różnych kanałach, że jeden filmik, tak. No właśnie, to jest, chociaż powiem ci, że to jest właśnie plus tej postaci. Że jest niezniszczalna. Że jest, nie to jest niezniszczalna, że to jest taki image, że ludzie czasem myślą, że to jest naprawdę. Pamiętam, że to była, nie wiem, wpadka albo pomyłka jakaś. To jest duży plus. The most important thing in life will always be the people right here, right now. That's what's real. Te większe produkcje ogarniasz w sumie głównie dzięki temu, że tam jakby pchają się do ciebie firmy, tak? I chcą jednak, że... Ale o jakiej produkcji mówimy, bo to jest... No na przykład Fast and Furious. Na przykład. Tak, no to była kampania. To była zamplanowana kampania, ale też jakby tutaj miałem wolną rękę, nie? Co zaowocowało. I czy 3 lata temu było tak, że musiałeś tłumaczyć się trochę z tego, tak? Nagrałeś specjalny film, w którym tłumaczyłeś, że jak tak, to tak, jest, że ty pracujesz z tymi firmami. A wiesz, to tak, było tak, pierwsze lokowanie moje na kanale? Tak? Tak, to był taki troll. Czyli to było, bo tam była firma, która robiła tablety bodajże, tak? Tak. Naprawdę? Tak, i to był taki troll, że mówiłem o sprzedaniu się, a to było lokowanie. Czyli, ale jakby czułeś wtedy, że musisz to wytłumaczyć? Nie czułeś, że tak, taka wtedy, była mentalność, że... W tamtym okresie był większy hejt na lokowania, na współpracę z firmami, więc to było widać, jak youtuberzy się tłumaczyli za każdym razem, że to tak, że tutaj, że tu. Tego. A teraz już nie ma tego hejtu. Mhm. I... Ludzie się po prostu przyzwyczaili. Znaczy, no tak, bo jakby teraz te kampanie, które są, to są kampanie już bardzo wprost, w których ta marka jest tak. głównym bohaterem, a nie jest przy okazji tego, że kręcisz film. Tak. Znaczy, to też wszystko zależy od kampanii. Jak jest dobrze zrobiona, to nie trzeba się tłumaczyć, bo jest jakby częścią kanału, jest to naturalne. Mhm. I zawsze staram się tak robić, nie? Właśnie Brzydcy Ścieki, no to było idealne. A pamiętasz taki przypadek, w którym zaproponowano ci kampanię, która była tak źle zaplanowana, że odmówiłeś? Znaczy nie tyle co kampania, co produkt. Tak? Odmawiałeś produktom? Konkretnym produktom? Laktator dla matek karmiących do odsysania mleka. Chcieli, żebyś... Tak, i troszkę mnie to przerosło. Moja wyobraźnia jest, prawda, bogata, ale jakoś to wtedy... Ale jak motywowali
Cybermarian plus Laktator? W sensie, nie wiem. Jak to się przekłada na pieniądze? Dzisiaj, wiem, że dzisiaj bym się zgodził. Dzisiaj bym się zgodził. Bo zrobiłem taki format u siebie na kanale w Cyberinfo, to się nazywa Cyberreklama, prawda? Mhm. To można wprost wszystko. Tak. Teraz Laktator, kurcz, abym pojechał. I wszyscy myśleli, że to jest jajo, tak? Że taka firma w ogóle tak, nie to właśnie. Kup już dziś Laktator XXXL. Nie, dzisiaj bym coś tam wymyślił, bo mógłbym pojechać super z tematem. Ale wtedy jakoś nie wiem, jak to ugryźć. A czy patrząc czy zrobić teledysk, wiesz, Laktator Super Sonic, nie coś tam. To weź się zgłosz do nich teraz, może to jeszcze będą chcieli. Może się odezwę teraz. Czy patrząc na sukcesy, nie wiem, Kłaza czy Krzyśka Gonciarza na Krzysztofa Gonciarza, my się nie znamy prywatnie z Krzyśkiem, więc nie wiem, tak. Krzysztofa Gonciarza na Patronite nie kusicie, żeby tam uderzyć i troszkę się uniezależnić od tego, czy akurat jest firma, która chce z sobą współpracować, albo jej nie ma? Właśnie nie wiem, bo Krzysiu to zrobił, a potem już każdy, kto to zrobił, to taki już był troszeczkę disowany. Czyli co, bardziej się boisz tych disów, czy bardziej się boisz tego, nie, że założysz tak, na Patronite będzie 20 zł miesięcznie? Nie jest mi to potrzebne na razie, nie wiem. Może kiedyś, jak Maciek z dupy tłumaczył. Jak już nie będzie miał co włożyć do garnka, to się odezwie się do ludzi, wtedy może. A nie boisz się, że to wyjdzie, ale wyjdzie w taki sposób, który nie chciałbyś, żeby wyszło. Że to nie ty powiesz, kim tak naprawdę jesteś, tylko ktoś, coś się schrzani i ktoś to zdradzi. Nie wiem, to musiałby naprawdę jakoś bardzo chamsko to zrobić, nie wiem. Wiesz, że ludzie są dobrzy i że nikt ci takiego się nie spodziewa. Właśnie ja mam taki charakter, że mam zaufanie do ludzi. Mhm. Że ufam ludziom. Ale wiem, że jest to możliwe, że ktoś by mnie podkopał. No ale bez przesady. Myślę, że dalej bym robił jako Marian. Tak? Tak. Czyli wtedy byś miał być podstawę do tego, żeby założyć dwa kanały, tak? Pierwszy normalny, drugi z Marian. Kurczę, no to jest jedna wielka moja bolączka tak naprawdę. Że co? Tak, no czasem się rozkminiam. Gdybym miał zacząć od nowa na przykład. Wiem, że nie lubię gdybać, ale gdybym miał zacząć od nowa. Jakbym to ugryzł na przykład. Byli tutaj Darwini, prawda? Tak. I myślę, czy nie ugryzłbym tego tak. Że oni się wcielają w rolę, prawda? Przebierają się. Mhm. Ale są sobą. Czy nie tak? Bo ta rola właśnie troszeczkę ogranicza czasem. Że jestem Marian, są wąsy, okulary i nie mogę za bardzo się wcielić w jakieś role. Inne. Słuchajcie, tutaj to są Darwini, widzicie? A tu jest Wojtek bez cenzury. Albo odwrotnie, bo nie wiem, jak dadzą. Czekajcie. No, więc to może kliknąć, zobaczyć sobie, a tutaj prawda, czynność obowiązkowa, zasubskrybować kanał. Tu nade mną jest. Polecam. Cybermarian. Kiedy przelew? Słuchaj, jak się nazywasz jeszcze raz?